3 września wspominamy błogosławionego Gerarda z Jerozolimy, zakonnika. Gerard Tung urodził się około 1040 roku. W jednej wersji, przyjmowanej obecnie jako bardziej prawdopodobnej, pochodził z Marcik, z Prowansji we Francji i przybył jako pielgrzym do Ziemi Świętej w latach 80. XI wieku. Za tą wersją przemawia fakt, że jego relikwie od 1283 roku aż do czasów rewolucji francuskiej były przechowywane w kościele w Marcing. Inna wersja jako kraj pochodzenia podaje Włochy. Gerard miałby się urodzić w Sasso di Scallo, koło Amalfi i być początkowo kupcem handlującym w Lewancie. Podczas pobytu w Ziemi Świętej zachorował i trafił do szpitala świętego Jana Jałmużnika w Jerozolimie, założonego w 1070 roku przez kupców z włoskiej Republiki Amalfi. Po wyzdrowieniu wstąpił do bractwa istniejącego przy tym szpitalu. Dzięki swojej aktywności i talentom organizacyjnym został przełożonym tego szpitala i znajdującego się przy nim bractwa. Z czasem został przełożonym także leprozorium świętego Łazarza za murami miasta. Uważany jest za pierwszego wielkiego mistrza obu zgromadzeń, choć sam używał tytułu przeor lub rektor szpitala. W 1097 roku, gdy krzyżacy zbliżali się do Jerozolimy, dowódca fatymicki nakazał wydalenie z miasta wszystkich chrześcijan. Z niewiadomych przyczyn nakaz ten nie objął Gerarda i jego bractwa. Legenda głosi, że podczas oblężenia miasta Gerard pojawiał się na murach i rzucał w krzyżaków chlebem, tłumacząc otaczającym go muzułmanom, że chce w ten sposób pokazać oblegającym, że miasta nie zdobędą głodem i żeby złamać ich morale. Historycy przypuszczają jednak, że w ten sposób mógł przekazać informacje krzyżowcom albo ich dożywiać. Pośrednio potwierdza to fakt, że zaraz po zdobyciu miasta, bractwo i szpital otrzymały liczne przywileje i nadania. Niemniej jednak został uwięziony przez muzułmanów, był przesłuchiwany i torturowany. Dopiero upadek miasta przyniósł mu uwolnienie. Wolny już Gerard potrafił wykorzystać nadarzającą się okazję podniesienia rangi szpitala i jego bractwa. Zmienił patrona szpitala i bractwa ze świętego Jana Jałmużnika na bardziej znanego na zachodzie świętego Jana Chrzciciela. Pod jego przywództwem bractwo szpitalne zaczęło przekształcać się w zakon, uniezależniając się od benedyktynów, pod których opieką początkowo się znajdowało. Utworzył zakon rycerzy szpitala świętego Jana Jerozolimskiego i został jego pierwszym mistrzem. Dzięki jego zabiegom nowy zakon został zaakceptowany przez papieża Paschalisa II w 1113 roku. 3 lata później, w roku 1116, wydzielił z zakonu świętego Jana bractwo trędowatych, opiekujących się jerozolimskim leptozorium świętego Łazarza, które bullą papieża Paschalisa II z tego samego roku zostało ukształtowane w szpitalny zakon pod wezwaniem świętego Łazarza. Gerard rozszerzał działalność powstającego zakonu na tereny poza Ziemią Świętą. Domy zakonne i szpitale zaczęły powstawać w miastach portowych i ważnych ośrodkach pielgrzymkowych, szczególnie we Francji i Włoszech. Brat Gerard organizował również pielgrzymki do Ziemi Świętej i wytyczał najdogodniejsze dla pielgrzymów trasy. Do ochrony pątników, a także transportu zaopatrzenia dla swoich szpitali, powołał oddział zaciężny żołnierzy dawnych rycerzy krucjatowych, którzy stali się w ten sposób zalążkiem rycerskiego ramienia zakonu. Błogosławiony Gerard zmarł w opinii świętości 3 września 1120 roku. Niemal od samego początku Kościół otacza go czcią jako błogosławionego. Módlmy się. Boże, Ty nam dałeś w błogosławionym Gerardzie opacie wzór ewangelicznej doskonałości. Spraw, abyśmy wśród zmiennych kolei życia całym sercem umiłowali sprawy niebieskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.